redaktor Danieluk, redaktor Łasiński. Jest z nami Ania, prezeska Fundacji Fink z wykrzyknikiem. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński, Maciej Danieluk. Radio Belfer. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiali o wspieraniu. Tak. No właśnie, wspieraniu edukacji przez takie fundacje jak Fundacja Fink. Tak, pokażemy, postaramy się pokazać Wam, że szkoła, czyli ta nauka, to nie tylko szkoła, istnieje jeszcze coś takiego jak właśnie fundacja, NGOsy, które pomagają, gdzie możemy się zapisać do różnych projektów. Ania jest właśnie przedstawicielem Fundacji Fink, która także jest organizatorem inspiracji. I Aniu, może parę słów w ogóle przybliż nam fundację. O, tym, którzy by nie słyszeli jeszcze, kiedy powstaliście, jak działacie? O. Fundacja Fink działa od 2007 roku, czyli to już jest dosyć taki pokaźny staż w naszych działaniach związanych z rozwijaniem kompetencji. Bardzo różnorakich kompetencji, ale generalnie wspieramy ludzi w tym, aby rozwijali, wzmacniali się w kompetencjach związanych z przedsiębiorczością, z finansami osobistymi i też zajmujemy się kompetencjami cyfrowymi. I nasze projekty edukacyjne są skierowane do właściwie różnych grup wiekowych, ale tam, gdzie wchodzimy do szkół, do dzieci, do młodzieży, to również i mamy taką przyjemność, żeby współpracować i kierować nasze działania do nauczycieli i edukatorów. No właśnie, a działania z jakich obszarów? To są bardzo różne działania, to są warsztaty, to są szkolenia, prowadzimy również portale wiedzowe, między innymi rozwijamy edu.pl, to jest portal skierowany do młodych osób z pomysłami na własne działania, na własny biznes. I to jest też duża taka dawka wiedzy, inspiracji, jak to zrobić, jak wystartować z tym swoim pomysłem. Mamy też portal zdrowiefinansowe.pl, który jest pełen takich inspiracji i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem, z ogarnięciem finansów osobistych, z wypracowaniem takich dobrych nawyków gospodarowania pieniędzmi. No i wreszcie jest też portal, który przede wszystkim nasza strona internetowa fink.org.pl, to jest chyba to powinnam powiedzieć, że tam jest najwięcej informacji o w ogóle różnych naszych projektach, o aktualnych rekrutacjach do programów, więc to jest takie najważniejsze miejsce, w którym jest najwięcej informacji, ale też najwięcej takich różnych ekspozycja programów, w których można wziąć udział, w których i poprzez który też można się z nami skontaktować oczywiście. Czyli rozwój przedsiębiorczości młodych, ale rozmawialiśmy już przed nagraniem, co to znaczy młodych, bo też żeby nasi odbiorcy, którzy będą słuchali, wiedzieli, dla kogo są skierowane te programy i komu mogą je polecać. Możesz też nam tutaj zarysować, bo też jeszcze ważną rzecz Wam powiem, w zależności od tego, kiedy będziecie oglądali nagranie z tego odcinka, pamiętajcie, że rekrutacje do tych programów trwają w różnych momentach jakby roku, więc warto wejść na stronę, o której przed chwilą Ania opowiadała, żeby spojrzeć na kalendarz. Tak, program rozwoju przedsiębiorczości, to jest akurat do tego programu teraz trwa rekrutacja i to jest program skierowany do osób w wieku 18-35 lat, które myślą o tym, aby działać jako własna działalność gospodarcza, mieć własną firmę, rozwijać swoje własne pomysły biznesowe. To są też osoby, to jest też skierowane do osób, które są freelancerami, ale gdzieś tam sami sobie organizują pracę na swoim. W związku z tym to też i są działania skierowane do takich osób, aby ich wspomóc, aby dać im taki zastrzyk wiedzy, energii, i też wsparcie ekspertów, ponieważ ten program to jest też mentoring z ekspertami biznesowymi. To są warsztaty, które najbliższy właśnie 16 listopada jest pierwszy warsztat, z którym tutaj startujemy. Także jest tam mnóstwo różnych form wsparcia, takiego również indywidualnego, bo są również eksperci z zakresu prawa, finansów. W związku z tym to jest taka dawka wiedzy i do doświadczeń też, ponieważ rzeczywiście mamy ekspertów z biznesu, którzy w tym programie są zaangażowani.
No i tutaj rzeczywiście rekrutacja już trwa, na rozwijamy.edu.pl można zapoznać się z tą ofertą, więc myślę, że trochę jest tak, że nawet jeżeli no mamy znajomych, czy dzieci naszych znajomych, czy nasze dzieci, no to właściwie można też tutaj zapisać się, można po prostu podać informacje dalej, no bo program jest bardzo wartościowy i my już robimy w tej chwili 8. edycję, więc właściwie blisko 2000 osób już przez ostatnie lata skorzystało z naszego wsparcia w tym zakresie. A powiedz... Doprecyzuję, no. Że już, bo Ania opowiadała w kalendarzu, mówiła już teraz dla Was, mówimy, że nagrywamy to na początku października 2024 roku. Ci, którzy będą odsłuchali, żeby wiedzieli, co to znaczy już w kontekście kalendarza. Tak. Ale być może właśnie warto zajrzeć na stronę, zobaczyć, bo jest szansa na to, te programy są już wieloletnie, wspominałaś nam, że akurat obejrzycie, posłuchacie tego wtedy, kiedy Anusz Awidelec, za chwilę ta rekrutacja się będzie zaczynać. Aniu, a ja mam jeszcze takie pytanie, bo w kontekście, nie pamiętam, czy to były badania, gdzieś czytałem artykuł, czy to były badania menowskie, czy men maczał jakoś tam troszeczkę palce. Tam było właśnie taka rzecz, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę, narzekają na to, że pomimo przedmiotu, który jest właśnie podstawy przedsiębiorczości, mało szkoła przygotowuje jakby do tego, żeby być przedsiębiorczym, do tego, żeby gdzieś tam rozwijać własną działalność. Czy na przykład ja mam z branżówką w tej chwili napisany przez siebie program rozwoju kompetencji zawodowych. Czy ja jako nauczyciel, realizując tą podstawę programową swoją gdzieś tam właśnie dotyczącą przedsiębiorczości czy coś takiego, mogę skorzystać z jakichś waszych materiałów, które macie wypracowane? Nie, że polecę swoim uczniom na zasadzie, słuchajcie, tu jest świetny program, zapiszcie się i tak dalej, ale chciałbym po prostu sam dowiedzieć się i móc tą wiedzę gdzieś tam dalej przekazywać po to właśnie, żeby zachęcić ich do tego, żeby oni gdzieś tam w którymś momencie sami już wychodząc ze szkoły stwierdzili, że oni chcą zapisać się do tego waszego programu. Tak, no albo w ogóle pójść ścieżką przedsiębiorczości, no. Tak? Znaczy, myślę sobie tak, że dwie rzeczy. Jedna jest taka, że rzeczywiście na rozwijamy.edu.pl to my nie tylko rekrutujemy przez ten portal, ale tam jest dużo artykułów, dużo filmów, dużo nagrań z obszaru jakby takiego kształcenia tych kompetencji, tak? Prowadzenia własnego biznesu, rozwijania tych własnych pomysłów, takiej kreatywności, no trochę też budowania takiej pewności siebie i też jakby to, co ja obserwuję wśród młodych ludzi, to jest też jakby no nie tyle krytyka, bo tu nie chodzi o krytykę, po prostu no na tym etapie, na pewnym etapie uczymy się pewnych rzeczy, a później wchodzimy w następny etap życia i poszukujemy innych informacji, wiedzy, która jest nam akurat potrzebna. W związku z tym myślę sobie, że to jest trochę tak, że jakby wchodząc na tę ścieżkę, no młodzi ludzie poszukują, tak samo jak i nauczyciele poszukują, więc ja serdecznie zachęcam do skorzystania z tych zasobów, które mamy, no bo tam jest naprawdę też duża różnorodność tych zasobów. Na pewno one, są, merytorycznie, artykuły, one też... są merytorycznie opracowane, no bo że zatrudniacie ekspertów, którzy przygotowują do waszych programów, czyli rozumiem, że mogę skorzystać i mieć pewność, że te materiały nie wprowadzą mnie w błąd, to też jest ważne. Na pewno i na pewno są źródłem inspiracji, to na pewno, tam nie ma gotowych scenariuszy, my nie przygotowywaliśmy tego, bo też na tym etapie nauczyciele sami sobie to są w stanie przygotować, ale na pewno jest tam dużo rzetelnej wiedzy, rzetelnej informacji, co więcej, również badań. My jako fundacja zajmujemy się też badaniami społecznymi i na przykład bardzo serdecznie polecam wszystkim edukatorom i nauczycielom dwa ostatnie odcinki naszych badań, szczególnie to są aspiracje ludzi młodych odnośnie do ich przyszłej kariery zawodowej. Serdecznie zachęcam do tej lektury, szczególnie ten ostatni raport pokazuje, że mamy do czynienia właściwie z młodzieżą, która nie do końca właśnie jest taka niechętna, że się nie chce, że jakby czekają na gotowe i tak dalej. Ja naprawdę błądzą w ciemnościach i nie wiedzą gdzie, tak? Dzięki temu badaniu naprawdę możecie się przekonać, że w młodych ludziach jest niesłychana moc i niesłychana chęć wpływania na swoje życie i na życie innych. I naprawdę serdecznie polecam, bo można spojrzeć zupełnie inaczej na tę młodzież. Gdzie znajdziemy ten raport? Badanie jest również opublikowane na rozwijamy.edu.pl w zakładce polecane, tak? I tam są różne nasze raporty. Ale serdecznie zachęcam, bo tam jest naprawdę dużo wiedzy o tym, jak młodzi ludzie patrzą, jakich kompetencji poszukują, w czym czują się mocni i tak naprawdę co chcą osiągnąć, a naprawdę chcą być sprawczymi, chcą działać i to wychodzi w tych badaniach.
badaniach. I co powiem ciekawostkę odnośnie tego badania, które w maju była publikacja w tym roku raportu, że to nie było badanie z pytaniami zamkniętymi. My zaprosiliśmy na próbie reprezentatywnej ogólnopolskiej, ale zaprosiliśmy młodych ludzi do tego, żeby oni sami nam opowiedzieli, co oni o tym wszystkim myślą, jak oni widzą siebie, jak widzą swoją przyszłość, gdzie chcą pracować, jak chcą pracować. I to, myślę, jest potężną dawką takiej inspiracji też dla edukatorów, dla nauczycieli, nauczycielek, żeby wiedzieć, w jakim kierunku ich prowadzić i jak ich wzmacniać. Czyli uzupełnić po prostu tą wiedzę, którą gdzieś tam mamy odgórnie narzuconą w programie tam przedsiębiorczości. Tak? Biznes i przedsiębiorczość chyba to jest. Tak, znaczy, teraz to jest już biznes i przedsiębiorczość. Biznes i przedsiębiorczość, podstawy przedsiębiorczości, to się tam różnie nazywało kiedyś. Dobra, ale to jest jeden projekt związany z przedsiębiorczością młodych ludzi, ale mówiłaś jeszcze o na przykład kompetencjach cyfrowych. Tak, kompetencje cyfrowe. W tej chwili prowadzimy taki program, również skierowany do nauczycieli szkół średnich i do młodzieży. I to jest program, który też w swoim jakby takim, będą działania różne, które realizujemy, webinary, które też będą dla nauczycieli i będziemy tutaj nawet na inspiracjach, też będę o tym przez chwilkę mówiła, w każdym razie takie tutaj skupimy się na kompetencjach kreatywności, kooperacji, krytycznego myślenia i kreatywności, zmieniłam, 4K i kompetencje również związane właśnie cyfrowe. A cyfrowe razem są skombinowane z tymi 4K kompetencjami, dlatego że chcemy, aby w tym projekcie młodzi ludzie razem ze swoimi nauczycielami i jakby społecznością szkolną zrealizowali projekty społeczne. I w tym projekcie akurat mieliśmy taką możliwość, żeby wyposażyć szkoły w takie mini multimedialne studia i oni będą ten hardware używać do tego, aby zrobić fajne rzeczy ze społecznością lokalną, z zaangażowaniem i rzeczywiście tutaj my trafiamy do małych miejscowości, do wybranych szkół, tam gdzie kompetencje cyfrowe i te 4K wymagają naprawdę wzmocnienia. W związku z tym my tutaj trafiamy do tych, którzy naprawdę potrzebują tego wsparcia, tak żeby wyrównać tę lukę, żeby dać szansę też tym troszkę mniejszym, słabszym może tak, szkołom, żeby mogły po prostu coś fajnego zrobić z młodzieżą. To pilotaż jest i to jest bardzo mały projekt, w sensie, że tam jest po prostu 10 szkół. Ale co jest ważne, że w ramach tego całego programu powstaną materiały, które też będą dla wszystkich do pozyskania, do skorzystania, do jakiegoś takiego. Jak to się mówi, ja się podpisuję obiema ręcami pod tym projektem. W zeszłym roku miałem okazję z 8 klasami, co prawda szkoły podstawowej i z koleżanką, realizować przez rok projekt właśnie poświęcony naszej społecznej lokalności. Budowaliśmy po prostu, odtwarzaliśmy historię. Damasławek w PRL-u to było i największą męką, jaka była dla nas, to było znaleźć po prostu informacje na ten temat i wiedzieć, jak dotrzeć wszędzie i znaleźć finansowanie na to. Już samo po prostu, powiedzmy, stworzenie, to już była ta praca, która już wiedzieliśmy, co mamy robić, bo robiliśmy różne inne, na mniejszą skalę projekty, to było duże, bo powstał i podcast, i powstały filmy, wywiady, powstał film też dokumentalny, ale podpisuję się obiema ręcami pod tym, żeby w małych miejscowościach, w małych szkołach po prostu rozwijać, dawać wiedzę i pokazywać, w jaki sposób budować tą społeczność lokalną. Także to tutaj tak, no i wtedy duży też, plus bardzo mocno i sam się zapisuje. Młodzi ludzie czują swoją sprawczość, czują wpływ, czują, że mogą zmieniać ten świat, że no, stają się częścią tej społeczności, więc na tym bardzo nam zależało. No i tutaj jako fundacja pozyskaliśmy grant z Hewlett-Packard na te działania. No i dzięki temu mogliśmy też wyposażyć, czy wyposażamy, bo to się dzieje w tej chwili, szkoły w ten sprzęt i, no, i będą się uczyć, i będą robić rolki, będą prowadzić właśnie podcast, będą prowadzić, prawda, bloga, w którym będą publikowali relacje, tak, będą z tych społecznych projektów. Także no to jest trochę taki też projekt, w którym różne kompetencje, przy okazji te kompetencje cyfrowe, ale przede wszystkim też kompetencje społeczne, które wyposażają tych młodych ludzi na przyszłość.
przedsiębiorczość, nie? Bo to i trzeba też przedsiębiorczość, ogarnąć. Tak, więc to wszystko nam się ładnie tutaj... To są trzy obszary, które bardzo mocno trafiają do mojego serca, bo patrząc właśnie z branżówką, ja już niestety z techniką nie pracuję, skończyło się, a było tak miło, ale pracując z branżunką widzę, jak oni pytają właśnie na przedsiębiorczość, jak założyć firmę, a co to ZUS-y, nie ZUS-y. Wydawałoby się, że to są rzeczy dla nas bardzo proste. Młodzi nie wiedzą po prostu tego. Tak, no dużo rzeczy potem jest właśnie w internecie, te finanse, tak? Te finansowe. Ja przechodziłem na przykład w tej chwili ze swoimi córkami. One poszły do pracy w tym roku. A co to jest PPK? A co to jest OFE? A emerytura? Gdzie mając 25 czy 24 lata, młody myśli o emeryturze, a to już teraz powinien zaczynać. Bo nie? Poruszyłeś temat finansów i to jest ten trzeci obszar, którym tak, zajmuje się Fundacja FIN. Tak, to jest trzeci, tak. Możesz opowiedzieć też właśnie o tych działaniach? Tak, od początku powstania Fundacji temat edukacji finansowej był bardzo bliski i od właściwie początku jeszcze, jak Fundacja zaczęła działać, był realizowany program Tydzień dla Oszczędzania i to był taki największy program, który przez wiele lat dzięki środkom City Foundation, on dotyczył takiej edukacji finansowej młodych ludzi, również i wśród nauczycieli prowadziliśmy działania i przez pewien czas rozwijane były różne inicjatywy, aż to się przekształciło w program rozwoju przedsiębiorczości, o czym powiedziałam już wcześniej o tym programie. Tam również jest wątek finansów, bo przecież przedsiębiorcy, jeśli chcą działać i ruszyć, no to my też pokazujemy im, jak zbudować budżet, jakie są pułapki, jak w ogóle policzyć koszty i w ogóle jak policzyć cenę za swoją usługę i za swój produkt, bo to też nie jest wcale takie oczywiste i tego też nie uczą w szkołach, nie ma na to przestrzeni. Dopiero jak się na tą drogę wchodzi, dopiero wtedy ten temat zaczyna być istotny. No i w ostatnim czasie też pozyskaliśmy środki na projekt Zdrowie Finansowe i to można powiedzieć w tej chwili jesteśmy na takim etapie, no właściwie, że materiałów jest bardzo dużo, też można na zdrowiefinansowe.pl z nich korzystać. Są filmy z prawnikami, gdzie rozmawiamy o takich kwestiach jak zabezpieczenie siebie na przyszłość i na przyszłość i też zabezpieczenie bliskich, czyli dotykamy takich elementów, które właściwie dla każdej rodziny, w każdym wieku dla ludzi są to ważne tematy. Jak kształtować swoje nawyki, takiego ogarniania finansów, budżetu domowego, jak w ogóle ten budżet domowy sobie wykonać, prawda? Jak policzyć koszty, do jakich wniosków można dojść, interesujących, jak się okaże, z czego tak naprawdę trzeba zrezygnować i właściwie lepiej, żeby zrezygnować i sobie gdzieś te środki inaczej zorganizować. Więc mamy też zestaw takich materiałów, w ogóle takich ilustrowanych artykułów na temat tego właśnie, jak działać, jak w tych finansach się poruszać, jakie brać pod uwagę takie bieżące, powiedzmy, tematy, żeby po prostu to wszystko nam się spinało. Bo prawda, dobrostan człowieka to jest dobrostan finansowy. Jeśli finanse są w porządku, wszystkie inne tematy inaczej zupełnie można sobie poukładać. Chociaż pieniądze szczęście nie dają. Chociaż pieniądze szczęścia nie dają, ale stanowią pewną bazę tego zdrowia finansowego też, zdrowia w ogóle takiego ogólnego dobrostanu człowieka. W związku z tym rzeczywiście tutaj też zachęcam do tego, żeby skorzystać, bo jest mnóstwo tam materiałów też w postaci filmów nagranych z ekspertami, ale też bardzo też dwa takie badania, które też zrobiliśmy w ramach zdrowia finansowego. Jak wygląda socjalizacja na przykład dziewcząt i chłopców w domach. Bardzo ciekawe wnioski. Okazuje się, że wciąż jeszcze troszeczkę jest tych takich zaszłości, że dziewczynka to raczej z mamą na zakupy, ale niekoniecznie z tatą na temat giełdy. Właśnie. Przełamywanie stereotypów. Tak, że to jest jeszcze tak, to nam wyszło w tym badaniu, ale też w ogóle mamy takie badanie na temat ogólnej sytuacji gospodarstw domowych, jeśli chodzi o finanse, to może tam sprzed 2 lat, ale w każdym razie też jest tam dużo interesującej wiedzy, na przykład scenariusze, czy też właściwie taki poradnik, jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Też nie jest to takie oczywiste dla wszystkich rodziców, jak rozmawiać z partnerem o pieniądzach, o własnych pieniądzach, które są wspólnymi pieniędzmi, jak po prostu do tych tematów podchodzić. Także dużo praktycznych wskazówek, również zbudowanych na bazie eksperckiej wiedzy, więc serdecznie zapraszam do tych materiałów. Mi się podoba, bo nam pojawiła się taka wizja, bo ja miałem wrażenie, że będziemy tutaj mówili o projektach, które wspierają tylko nauczyciela.
nauczycieli, którzy są w szkole, ja mam wrażenie, że właśnie ludzi po prostu, którzy są zainteresowani edukacją w takich właśnie trzech nogach i oni mogą skorzystać z pomocy fundacji. Dzieciaki pytają w pewnym momencie, ja się zawsze śmieję, bo w branżówce, w zawodówce kiedyś tam, to widać najlepiej. Oni przychodzą w pierwszej klasie i on tam chce być mechanikiem, czy tam malarzem, czy coś takiego, ale potem wraz z przechodzeniem przez szkołę, to w trzeciej klasie oni już mają potężne pytania, bo oni już wiedzą, że kończą się praktyki i powiedział im pracodawca, że no to teraz pyk, idziesz na swoje. I w tym momencie, co ja mam zrobić, gdzie ja mam szukać wiedzy? I w sumie super, że jest coś takiego. Bardzo fajne w ogóle, bardzo mocno mi się podoba na pewno od wiedzy tę stronę i na pewno będę korzystał ja gdzieś tam przy pracy właśnie z młodzieżą z tego, po to, żeby móc im chociażby powiedzieć, bo to jest następny etap, Dawid, tak? Już matematykę znamy, fizykę znamy, chemię znamy, no to czas na poznanie porozmawiajmy życia, o podatkach o i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że złapaliśmy złotą rybkę i masz jedno życzenie dla Fundacji FIN, które możesz tej złotej rybce zadać. Co by to było za życzenie, które pomogłoby rozwinąć się Fundacji FIN? I innym być może też, bo na pewno masz kontakty z innymi prezesami. Ale pewnie fundacji, tak, więc może, tak, możesz skupić się bardzo egoistycznie na fundacji. O. Pozwalam. Jak dla nas jesteśmy zainteresowani nowymi partnerstwami, nowymi projektami, ponieważ jesteśmy pełni naprawdę wielu, wielu pomysłów na temat tego, jak można wspierać ludzi w rozwoju, ponieważ no, naszą misją jest to, aby ludzie się łączyli we współpracy, razem wprowadzali różnego rodzaju przedsięwzięcia, rozwiązania i rozwijali swój potencjał osobisty i zawodowy. Więc jak dla mnie partnerzy, grantodawcy, którzy są zainteresowani współpracą z nami i wspólnym rozwijaniem projektów wspierających rozwój społeczeństwa wiedzy. Bo to jest ta rzecz, której po prostu nie widać. My sobie ładnie mówimy o badaniach, tak, o projektach, ale ktoś gdzieś musi położyć, tak, pieniążki. No to jest. I warto po prostu się do tego przyłożyć. Drodzy absolwenci, w takim razie na koniec ja was proszę, jeżeli sami będziecie korzystać z tych materiałów, to pamiętajcie o tym, żeby odwdzięczyć się, zgłoście się do Fundacji FIN, być może wy zostaniecie grantobiorcami. Trzymam kciuki za rozwój fundacji, wszystkich działań i za to, żebyście mieli coraz więcej partnerów, którzy będą chcieli zasilić tak was, żebyście mieli energię. Dziękuję bardzo. Była z nami pani Anna, prezeska Fundacji FIN, redaktor Danieluk, redaktor Łasiński, a słuchaliście i oglądaliście Radio Belfer, czyli kultową audycję dla edukatorów, nauczycieli, edukatorów. Do zobaczenia i nie tylko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, cześć. Dzięki. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, okay, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer.